Cześć, witajcie z strony Hexagonu. Dzisiaj ogólnie przed chwilą, nie wiem, z kilka sekund temu wyszły nowe zdjęcia z LEGO Ninjago na 14 sezon, wszystkie zestawy. Ogólnie nie planowałem tego filmu, nie spodziewałem się, że te zestawy wyjdą. Jutro też będzie film, bo już ustawiłem go na premierę i nie chcę zmieniać premiery tego filmu, więc dzisiaj macie taki dodatkowy film. W ogóle możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, wiecie, takie podstawowe rzeczy. Więc z pierwszym pojazdem, w sensie pierwszy zestaw mamy tutaj 71745. Motor Lloyda. W ogóle przeciwnicy są kozacy, naprawdę mi się strasznie podobają, takie fioletowi wojownicy. Nie, ja tutaj mam jakąś bardzo dziwną rzecz i widać te maski będą odgrywać jakąś ważną rolę. Tutaj mamy też Motor Lloyda, jest on trochę taki przerośnięty, ale i tak spoko. Okej, okay. Smok dżunglowy. Dżunglowy smok naprawdę wygląda ładnie, jest nowy tutaj ten fajny element z takim wystającym językiem. Mamy tutaj kolejnych tych przeciwników, jeden ma dwie głowy, jest na jakimś dziwnym czymś. Smog jest naprawdę bardzo ładny. Tu jest The Keeper Village, to jest jakaś wioska niby. Mamy tutaj znowu jakiś w ogóle element smoka. Kol też fajnie wygląda, mamy tutaj chyba przywódcę tych wojowników. Mamy tutaj w ogóle jeszcze Jaya i Kaya, mamy tutaj aż trzech ninja. Mamy tutaj też drugiego przeciwnika, chyba ten jednak się skuszę, bo to jest najwięcej minifigurek. I też on jest chyba najtańszy, nie licząc oczywiście motoru Lloyda. Budowa też jest bardzo ładna. W ogóle ten sezon 14 i w ogóle Legacy jest bardzo fajnymi zestawami. Nas zaskoczyli. Wydaje mi się, że naprawdę LEGO nas zaskoczyło w tym roku z tymi zestawami. No i mamy ostatni zestaw. Mamy tutaj te katamarany. Mamy katamaran Kaya, mamy też Zeina. I mamy katamaran tych ludzi tutaj, tych dziwnych przeciwników. Naprawdę ładny ten set, mamy tutaj aż trzech, mam znowu tego władcę, przywódcę ich. Zobaczymy co tutaj będą dokładnie, zobaczymy tych wrogów, tak wiecie, w ogóle kim oni są, to jest też ciekawe. Zobaczymy w sumie też gdzie to będzie się działo. Ja się naprawdę jaram, te w ogóle tutaj pudełka, w sensie te takie rysunki na tych pudełkach, mogę tak to powiedzieć. No to są bardzo ładnie wykonane. Też te zestawy fajnie wyglądają. No i ja się z wami żegnam. Macie montaż szybko tego odcinka, nie wiem, zaraz go zobaczycie pewnie kilka minut po nagraniu tego. No więc cześć.